Solid Works Routing oferuje kilka nowych funkcjonalności usprawniających codzienną pracę oraz dających większą kontrolę nad projektowaną trasą. W pierwszym przykładzie wykorzystamy stanowisko do testów mechanizmu chwytającego majomu. Widzimy dwa cylindry, które wymagają linii do prowadzenia powietrza pomiarowego. W jej skład wchodzi rura skręcana pomiędzy zestawem przygotowania powietrza a rozdzielaczem sekwencyjnym oraz dwie rurki elastyczne doprowadzające powietrze do cylindrów. Do utworzenia pierwszej trasy włączam przeglądanie punktów trasy, by móc rozpocząć projektowanie bezpośrednio pomiędzy zestawem przygotowania powietrza a rozdzielaczem, bez wstawiania dodatkowych komponentów. To najprostsze rozwiązanie pozwala nam na wskazanie punktu trasy prawym przyciskiem myszy i wybór polecenia zacznij trasę. W tym przypadku użyjemy rur i kształtek skręcanych jako domyślny typ komponentów. Podobnie możemy wskazać drugi z punktów oraz wybrać polecenie dodaj do trasy. Użyjemy polecenia automatyczna trasa, a SolidWorks wygeneruje ortogonalną trasę pomiędzy dwoma segmentami. Nową funkcjonalnością w SolidWorks 2017 jest możliwość zmiany zaproponowanej trasy bezpośrednio prawym przyciskiem myszy, co pokazuje nowy kształt kursora dla tego polecenia. Lewym przyciskiem myszy możemy wyjść z zachowaniem aktualnego wyboru. Proszę również zwrócić uwagę, że od teraz w menedżerze właściwości alternatywne ścieżki są numerowane, dzięki czemu łatwiej będzie nam wybrać konkretne rozwiązanie spośród zaproponowanych przez program. Klikając w pole Alternatywne ścieżki, uaktywnia się ponownie wybór trasy prawym przyciskiem myszy. Zwróćmy uwagę, że wybrana przeze mnie trasa jest niedodefiniowana. Oczywiście możemy wstawić wymiary, jednakże w tym przypadku dodamy do trasy nypel, którego geometria posłuży do zdefiniowania trasy. Nyple to długo oczekiwany nowy typ komponentów trasy wprowadzony w SolidWorks 2017. Routing mechaniczny dostarczany jest 5 typami nypli, takimi jak złączki spawane, złączki do węży elastycznych, złączki sześciokątne, złączki z gwintem ciągłym oraz złączki podwójne tzw. baryłkowe, której użyjemy w niniejszym przykładzie. Aby wstawić złączkę, wystarczy przeciągnąć nypel na wybrane miejsce trasy i upuścić. Rura zostanie podzielona w wybranym miejscu, podobnie jak w przypadku trójników i pozostałych łączników. Ponieważ po wstawieniu złączki nie potrzebujemy już rur za i przed nyplem, możemy użyć polecenia usuń rurę grubościenną. Kolejnym nowym rozwiązaniem wprowadzonym w wersji 2017 jest wsparcie dla tworzenia widoków rozszczelonych tras ortogonalnych. Tworzenie widoków rozszczelonych dla tras rurowych odbywa się podobnie jak dla typowych złożeń SolidWorks. Utworzenie widoków rozstrzelonych umożliwia oczywiście przedstawienie w postaci animowanej. W tym momencie dodam dwie właściwości dostosowane do złożenia trasy, by móc je wykorzystać w liście materiałowej. Wróćmy zatem do złożenia głównego. Jak wcześniej wspomniałem, instalacja powietrza wymaga jednej trasy ortogonalnej oraz dwóch linii elastycznych. Jedna z nich jest już gotowa i służy do doprowadzenia medium do pierwszego z cylindrów. Spójrzmy na listę materiałową. Pozycja 12 listy wskazuje na jedno wystąpienie połączenia elastycznego. Mówię o tym dlatego, że w SolidWorks 2017 możemy ponownie użyć tego samego złożenia trasy rurowej. Wystarczy wybrać trasę i uaktywnić polecenie Wykorzystaj ponownie trasę. SolidWorks zapyta o lokalizację trasy. Klikamy OK, by zorientować trasę z początkiem układów współrzędnych głównego złożenia. Kolejnym krokiem jest lista komponentów użytych w źródłowej trasie, które możemy zlokalizować do wykorzystania w nowej trasie. W tym przykładzie rozpoczniemy wstawiając łączki w drugim z cylindrów oraz w rozdzielaczu powietrza, wykorzystując do tego inteligentne wiązania. Następnie dopasujemy uchwytami kształt spline'u, by wyeliminować kolizję z podstawą mechanizmu.
Zwróćmy uwagę, że spline jest koloru czarnego, co świadczy, że jego długość jest w pełni zdefiniowana. A połączenie ze źródłową trasą świadczy, że wykorzystujemy dokładnie takie same komponenty i długości trasy, jak w oryginale. Aby się upewnić, wróćmy do listy materiałowej, którą wcześniej widzieliśmy. Liczba wystąpień połączenia elastycznego została zmodyfikowana na 2, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas potrzebny na produkcję prefabrykowanych elementów połączeniowych. Tej metody możemy również użyć do utworzenia nowego połączenia na bazie starego, wybierając po wstawieniu trasy polecenie odłącz.